naprawdę. Będą wyglądały perfekcyjnie. Nagrywa się. Siema, tu rozmowy z Mamniusa przy kawie. Jesteśmy właśnie w ośrodku jeździeckim Mustang. Przecież mnie to cały czas ciągnie. Wiemy, że są klacze, że są ogiery. Jest jeszcze trzeci rodzaj, czyli? Wałachy. Czym się różni wałach od ogiera i klaczy? Kastracją. Dlaczego robicie to koniom? No bo wtedy są spokojniejsze, bardziej wyciszone i mniej agresywne. Napij się kawy. No. Co klienci mogą znaleźć w waszym ośrodku, czego nie mogą znaleźć gdzie indziej? Po prostu oferta jest taka, żeby każdy czuł się świetnie i całkowicie swojsko, żeby nie było takiej sztywnej atmosfery, która tam wprowadza niepotrzebne nerwy i stres przy jeździe konnej. Mają się po prostu czuć jak u siebie w domu. Mhm. A skąd pomysł na ośrodek jeździecki? Z tego powodu, ponieważ Bryk nie miał za bardzo fajnego domu. A dobra, nieważne. A jest więcej kobiet czy mężczyzn do jazdy? No raczej więcej kobiet, chociaż zdarzają się coraz częściej mężczyźni. A skąd się wzięła taka tendencja, że jest więcej kobiet niż mężczyzn? Kiedyś w większości jeździli mężczyźni. Wydaje mi się, że to dlatego, że to był środek transportu, a teraz jednak coraz częściej zdarzają się przypadki, w których kobiety chcą po prostu zapoznać się z jakimś fajnym sportem albo faktycznie mają pasję. No i jednak to kobieta marzy o księciu na białym koniu, a w efekcie musi wybrać białego konia, bo księciów nie ma, także najczęściej to jest taka kwestia. Mhm. Ale podobno kiedyś byłaś modelką. Nie, to tylko i wyłącznie pogłoski, a poza tym fotomodelką jak już. Czyli jednak. No, nie nazwiemy tego tak do końca. Foto. Teraz organizujecie konkurs. Co to jest za konkurs? Powiedz parę słów na temat tego konkursu. Trudno mi określić, bo jeszcze mi nie powiedziałeś, co to ma być za konkurs. Będziemy musieli się dowiedzieć, co pierwsze spałaszuje ten oto pan. Czy będzie to jabłuszko, czy może siano jednak go przekona bardziej. Dowiemy się o tym oczywiście później. I każdy spośród uczestników będzie miał szansę wygrać godzinę jazdy konnej oraz plakat księcia podczas galopu profesjonalnego fotografa. No i to by było na tyle. Wspaniale. Czy można zabierać tutaj do ośrodka dzieci? No oczywiście, że tak. To miejsce jest głównie też stworzone po to, żeby brać tutaj dzieci. Oczywiście jest wszystko zapewnione tak, żeby każde dziecko było bezpieczne i żeby rodzice się dobrze czuli, biorąc tutaj i dzieci, i całą rodzinę. Czy macie jakieś takie mniejsze konie albo psy, na których można jeździć? Mamy kucyka. Psa to on nie przypomina, jak już to labradora. Czy konie tutaj są szczęśliwe? Bo macie też w ofercie hotel dla koni, tak? Tak, mamy w ofercie hotel dla koni. Oczywiście szczęście zwierzęcia nie zależy tylko od warunków, ale także od podejścia właściciela. Wydaje mi się, że nasze konie są szczęśliwe, aczkolwiek koniowi do szczęścia najczęściej potrzebne jest jedzenie i czysty boks. Ale na pewno uwaga i praca, która jest z niego włożona, też jest bardzo ważna. Proszę bardzo. Oczywiście zapraszamy tutaj każdego, kto ma ochotę sobie pojeździć na koniu. Dobra kawka. Spędzić troszeczkę czasu na świeżym powietrzu, wypić dobrą kawę, tak jak Dawid. I oczywiście przede wszystkim mile spędzić czas, a także ewentualnie otworzyć sobie drogę do kariery sportowej. W takim razie my też zapraszamy wszystkich do ośrodka jeździeckiego Mustang w Bulowicach przy ulicy Olszyny 31, gdzie jest świetna atmosfera, fajni ludzie, fajne konie. Zapraszamy. Będziesz to z taką pasją. Zapraszamy.